za chwilę zacznie się powiatowy dzień dziecka w Spale pod patronatem pana starosty Piotra Kagankiewicza, który w tym roku właśnie objął naszą piękną uroczystość, za co bardzo dziękujemy. W tej chwili zbierają się grupy dzieci z opiekunami. Obiecano nam 800 dzieci. Będą to dzieci z Rawy, będą z Rokicin, z Ujazdu, z Budziszewic, z Glinnika. 8 szkół będzie u nas się bawiło na imprezie. No i przygotowania tutaj głównym organizatorem jest pan Zbigniew Buda, prezes Miłośników Spały. Zatroszczył się tutaj oczywiście o sponsorów. Sponsorzy nam pomogli w przygotowaniu nagród, oczywiście w przygotowaniu poczęstunku dla naszych dzieci, żeby mogły tu się dobrze czuć, żeby nie zabrakło im słodyczy w tym dniu. Myślę, że jeżeli chodzi o atrakcje, mamy program artystyczny, występy, tańce, będą również pokazy taneczne wykonane przez uczniów z poszczególnych szkół, a ponadto będą gry, zabawy, konkursy i oczywiście no, przygotowaliśmy. Troszeczkę nas niepokoi ta pogoda, bo miała być prezentacja tutaj i wystawa sprzętu wojskowego 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa i Nowego Glinnika. Dodatkową atrakcją będzie kolejka carska pana Małyka, na którą tutaj dzieci z niecierpliwością czekają. No myślę, że mimo takiej pogody będziemy się starali zorganizować dzieciakom, żeby były zadowolone ten dzisiejszy dzień, szczęśliwe i uśmiechnięte, bo na tym nam wszystkim najbardziej zależy. Jak co roku współorganizujemy tutaj imprezę z panem Zbigniewem Budą, ponieważ główny organizator, jak wcześniej wspomniałam, jest pan Zbigniew Buda wraz z członkami zarządu Miłośników Spały, ale jednocześnie Gminny Ośrodek Kultury też włącza się co roku i przejmuje zadania tutaj właśnie organizacji tego pięknego przedsięwzięcia, jakim jest już 12 właśnie Dzień Dziecka w Spale. Bardzo gorąco, serdecznie witam wszystkie nasze dzieci, które przybyły do naszej Spały. Z okazji waszego święta organizuje Klub Miłośników Spały wraz z panem prezesem Zbigniewem Budą po raz 12 Dzień Dziecka w Spale. No dziś niestety zawiodła nas pogoda, ale będziemy się starali, aby ten dzień jednak nam pogoda nie zepsuła, żeby był radosny, żeby wszystkie dzieci wyjeżdżały ze Spały szczęśliwe, uśmiechnięte i o to nam wszystkim chodzi. Dzień dobry kochane dzieciaczki, dzień dobry Państwu, dzień dobry gościom zaproszonym. Jestem troszkę wzruszony, bo to jak powiedziała pani Barbara, po raz 12 robimy dla was imprezę. Ja osobiście jestem bardzo dumny z tego. Życzę wam dzisiaj wspaniałej zabawy, żebyście tak się rozsmużyli, aby góry przechodzili. A wy macie boiska przygotowane i pięknie się bawili. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Miło mi jest dziś, w szczególności Dzień Dziecka. Gościmy tutaj dzieci powiatu tomaszowskiego, ale nie tego, bo również i z Rawy. W sumie razem ponad 700. Ubolewam bardzo mocno, że pogoda nam nie dopisała, aczkolwiek wysyłałem telegramy do tych najwyższych na górze. Niewiele pomogły, ale jestem dobrej myśli, że z biegiem to i ta pogoda zrobi się piękniejsza. No dla nas, dla Klubu Miłośników Spały, Święto Dziecka to jest priorytetem działalności naszej. Bo to dzieciaszki, przyszłość naszego narodu i zorganizujemy, a to wszystko wypala pięknie, cieszymy się. Ja mam szczególny dzień do radości, bo z wczorajszego kitu, to znaczy w czwartku, jestem spod znaku ryb i taka zmianka była, że na Dzień Dziecka będę bardzo zadowolony
bo będę organizatorem. Nie wiem, czy to dyrekcja KIT-u wysyła to pismo. W każdym razie dużo radości mi zrobiło. Jestem przekonany, że wszystkim się to będzie podobało i zapisaliśmy na następny rok, aczkolwiek to będzie rok 2013. Ja nie jestem przesądny, ale rok wcześniej zamówimy pogodę i będziemy wraz z, jak doczekamy szczęśliwie, a Bozia da nam przeżyć, to znaczy mnie, bo już jestem leciwy, to zrobimy to również w takim stopniu jak teraz. Dzieci, które gościmy, to są dzieci od klas 2, 4, najwięcej chyba 5. A może to dlaczego, że to te dzieci są najbardziej plastyczne, no prędzej możemy zapanować nad nimi. Myślę, że wiedzy o kłopotach i wychowawcy tego tytułu nie mają. W każdym bądź razie robimy wszystko, żeby wszystkie strony były zadowolone. Jak Pan Bóg będzie zadowolony z tego, to zmieni przyszłości wszystko, pogody wszystko i będzie nam to lepiej przyświecało. Mam przyjemność gościć w czasie Dnia Dziecka z moimi uczniami w Spale i muszę powiedzieć, że dziś akurat tak się zdarzyło, że aura nam troszeczkę przeszkadza, ale i tak widzę dookoła siebie zadowolone dzieci, również dzieci z mojej szkoły. Przywieźliśmy tutaj 30 dzieci wraz z nauczycielami i pomimo takiej aury, która trochę nam spłatała tutaj psikusa, dzieci widzę, że się bawią dobrze i są zadowolone. A o to chyba najbardziej nam wszystkim chodzi, żeby dzieci ten dzień i nie tylko ten dzień miały radosny, wesoły i przeżyły coś miłego. Dzieci jak to dzieci, zachowują się, myślę, adekwatnie do swojego wieku, czyli lubią się bawić, lubią sport i jak zajmiemy im czas i zrobimy dla nich coś dobrego, to one też nam oddadzą to w postaci dobrego zachowania. Jestem o tym głęboko przekonana. Dzień 1 czerwca 2012 roku jest dniem szczególnym. Z tyłu słyszymy muzykę, śpiew dzieciaczków, radośnie, jest zabawa. Jest to Dzień Dziecka. Dzień, w którym nie tylko radują się dzieci, ale również radują się rodzice, starsi, dziadkowie, ponieważ mają nadzieję, że rośnie pokolenie dobrych obywateli. Perspektywa czasu lat 70. czy 80. XX stulecia nieco inaczej wyglądała, ponieważ pamiętam własne dzieciństwo.
Pamiętam doskonale dzień 1 czerwca 1975 roku. Byliśmy wówczas nad Strumykiem, graliśmy w piłkę siatkową. To wydarzenie dlatego utkwiło mi w pamięci, ponieważ po rozgrywanych meczach dzieciaki zaczęły kąpać się w Strumyku. Dzisiaj mamy nieco inną aurę, ale radość ducha tych dzieciaczków jest ogromna. W imieniu pana starosty powiatu tomaszowskiego, Piotra Kagankiewicza, jak również własnym, wszystkim tutaj zebranym i nie tylko tu w tym szczególnym miejscu, ale wszystkim dzieciaczkom powiatu tomaszowskiego, ziemi tomaszowskiej i tym, którzy może przy okazji będą oglądać czy słuchać tego wywiadu, reportażu. Życzę radości, pokoju, wrażliwości, lojalności. To są cechy charakteru, które kształtują następne pokolenia. Myślę tak, dzisiejsza młodzież, dzisiejsze dzieciaczki to inny poziom intelektualny. Dostęp do mediów, dostęp do sieci komputerowej powoduje, że ten współczynnik inteligencji chyba jest nieco wyższy niż sprzed ćwierć wieku. Ale moje życzenie i chyba wszystkich dorosłych, aby było to umiejętne korzystanie z tego dobra techniki. Mogę dodać, że w moim sercu wyraz dziecko, sam młody człowiek jako dziecko, głęboko jest zakorzenione. Po prostu kocham dzieciaków. Ostatnio zostałem udekorowany odznaką Przyjaciel Dziecka przez stowarzyszenie, które pracuje i jest zrzeszone w Tomaszowie Mazowieckim, a jego mottem jest Serce na dłoni. Państwo, ja z ogromną wdzięcznością przyjąłem zaproszenie organizatorów na kolejną edycję Dnia Dziecka, która organizowana już jest po raz bodajże 12 na terenach zielonych w miejscowości Spała. Uczestniczę co roku w tych spotkaniach z okazji Dnia Dziecka i praktycznie każdy taki dzień jest dla mnie dużym, dużym przeżyciem. Uśmiech na twarzy dziecka, radość powoduje to, że no, jest bardzo sympatyczna atmosfera. Nasuwa się taka refleksja, ponieważ no, 12 lat to jest dość długi okres czasu. Te dzieciaki, które uczestniczyły w pierwszych edycjach, są już osobami, można powiedzieć, dorosłymi. Natomiast kolejne pokolenia dzieciaków uczestniczą w tym święcie organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Spała. Widzę ten sam uśmiech, tą samą radość. Tutaj zawsze te dzieciaki są sympatycznie przyjmowane, goszczone. Są organizowane zabawy, gry. No dzisiaj troszeczkę pogoda nie dopisała, ale mamy nadzieję, że jeszcze się poprawi. Ten program przygotowany przez organizatorów będzie mógł zrealizowany. Jest zawsze słodki poczęstunek. Myślę, że powinno być jak najwięcej takich imprez i ogromne podziękowania dla organizatorów, dla Towarzystwa Miłośników Spały, która już po raz kolejny podejmuje ten trud, aby wywołać ten uśmiech na twarzy dzieci, ich radość. To ogromnie ważne, duże przeżycie. Chciałbym Was wszystkich przywitać w imieniu pana starosty, którego dzisiaj w Waszym święcie nie ma, ale z przyczyn służbowych. Pan starosta wyjechał do Świdnicy po odbiór
wybór statuetki w rankingu powiatów. Powiat tomaszowski zajął w rankingu wszystkich powiatów w Polsce 8 miejsce. Dlatego też oddelegował swojego pracownika i ja reprezentuję starostę powiat tomaszowski. Powiem taki delikatny rys historyczny sprzed kilku lat. W 2001 roku danym było mi być we Lwowie, kiedy był dzisiaj błogosławiony Jan Paweł II z pielgrzymką na Ukrainie. Wtedy delegacja dzieciaczków podeszła i chciała przywitać Ojca Świętego. Padał deszcz. Ojciec Święty humorystycznie mówi i w ten sposób. Deszcz pada, dzieci będą rosły. W związku z powyższym życzę Wam, abyście urośli na dobrych obywateli Rzeczypospolitej. Wszystkiego dobrego. Kochane dzieci, jest takie piękne motto Janusza Korczaka. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. I ja życzę Wam w imieniu organizatorów, byście były zawsze uśmiechnięte, pogodne, szczęśliwe, a przede wszystkim otaczane troską, miłością przez Waszych rodziców i opiekunów. Niech więc na Waszych buziach uśmiech zagości. Życzę Wam miłego pobytu w Spale, aby ten dzisiejszy dzień upłynął beztrosko, radośnie, bo przecież to jest Wasze święto, Wasz dzień, na który czekałyście cały rok. Witamy Was serdecznie. Dorośli, moim zdaniem, są chyba wielu innych dorosłych, winni są dzieciom nie tylko obowiązku opiekowania się nimi, ale stwarzania im też warunków spędzania od czasu do czasu przyjemnie czasu. Przyjemnie jakieś przyjemnie spotkań, czy też przyjemnie spędzenia czasu. Przecież każdy dorosły był kiedyś dzieckiem i te marzenia mu zawsze pozostały tym wieku bardziej dorosłym, a poza tym no, każdy dorosły jest trochę wyrachowany, bo wie, że te dzieci to radość, bo wie, że te dzieci to kiedyś przyszłość państwa, bo wie, że te dzieci to kiedyś jego emerytura czy renta, bo przecież bez tych dzieci nie byłoby radości życia. One są naszą całą radością. Dlatego też uważam, że trzeba to robić. I dobrze się to robi. No szkoda, że dzisiaj pogoda nie bardzo dopisała i te dzieciaki nie wszystko mogą pokazać, co chciały pokazać. Nie mogą się radować tak, jakby się chciały radować. Ale jak słyszymy i widzimy, że pogoda jest taka, jaka jest, nie jest im wcale straszna. I wykazują całą swoją energię, swoją radość z tego, że są tutaj. I dobrze, że stowarzyszenie miłośników Spały co roku organizuje taką imprezę i nasz powiat może się z tego cieszyć i być dumny. I należą się też podziękowania tym nauczycielom, tym szkołom, które to czynią, bo to jest dodatkowy wysiłek, a poza tym dodatkowy obowiązek opiekowania się rozwlekaną gromadą dzieciaków.